WTO, Światowa Organizacja Handlu, to najważniejsza organizacja w obszarze handlu międzynarodowego i gospodarki światowej. Funkcjonuje od 1995 roku, ale kontynuuje tradycję Układu Ogólnego Handlu i, o Handlu i Cłach, GATT. Obecnie w organizacji jest 164 członków. Polska należy do WTO i jest krajem założycielskim tej organizacji. Celem głównym i filozofią, która przyświeca tej organizacji, jest to, że wolny, swobodny handel, dostęp do rynków, przejrzystość, transparencja w handlu międzynarodowym sprzyjają dobrobytowi każdego kraju na świecie. Celem, za pomocą którego do tego członkowie dochodzą, to są negocjacje handlowe, wielostronne. A główna zasada, która obowiązuje w organizacji, to zasada konsensusu. Nie pozwala na głosowanie, natomiast ukazuje, czy wszyscy zainteresowani członkowie są za przyjęciem danej normy czy danych regulacji. Uniemożliwia w przyszłości o zgłoszenie sprzeciwu przy przyjmowaniu kolejnych regulacji. Najważniejszym jeszcze organem, o którym chciałam powiedzieć, to jest organ rozstrzygania sporów. Jest to rodzaj sądu handlu międzynarodowego, w którym mogą brać udział jedynie rządy krajów, ale który pozwala na rozstrzyganie sporów handlowych. Ważne jest, żeby biznes również zdawał sobie sprawę, że może lobbować na rzecz rozstrzygania tych sporów poprzez swoje rządy.